Cześć, jestem Karla, to są Simsy i dzisiaj oficjalnie zaczynamy drugi sezon. Nelcia tutaj jest, wiecie, z tabu właśnie, jest sobie nastolatką i zaraz będzie miała urodziny, ponieważ ma szóstkę, także chodź tutaj, wypowiedz życzenie, ty idziesz tam sobie usiąść, fantastycznie, także chodź tutaj, pokibicuj swojej córce i właśnie... Zaraz, bo ty zanim jeszcze mi przeskoczysz, to właśnie udało mi się tutaj maniery, odpowiedzialność i empatię. W sumie empatia to jest dlatego, że wylosowała jej się cecha dobra, także ta empatia jej po prostu podskoczyła. No ale ma trzy dodatkowe cechy, także zobaczymy, co jej się tutaj zaraz wylosuje. Też stwierdziłam, że zmieni od razu tą aspirację, bo jednak nie za bardzo będziemy mogli tutaj coś pospełniać. Także żeby się tutaj nie siedziała i nie nudziła, to ja jej właśnie teraz, zaraz to było tu, chyba tak, to była ta gwiazdka. Ja jej chciałam wybrać z kreatywnością i chciałam, żeby była autorką bestsellerów, żeby sobie właśnie pisała i tak zarabiała tutaj na życie. Oliwka malowała, także ty pójdziesz sobie w kreatywność, może następna kolejna mamusia albo tatuś, zobaczymy, co nam się tam urodzi jako ostatnie. Będzie sobie piosenki pisać, chociaż z tego co ogarniam, to ciężki biznes to jest i nie wiem, czy nam się to uda pogodzić. Powiedz mi, co ci się... Żarłok ci się wylosował. Okej, okay. No ale no spoko. No to jesteś żarłoczkiem. I też nie wiem, czemu nie ma tej swojej dodatkowej cechy z tej aspiracji, w sensie ani z tej pokrewnej duszy, ani teraz nie ma, może jak... wejdę do kasa, czy po prostu wczytam ponownie grę, to może to się odpsuje, ale na razie ma takie cechy, także jest dobrze. Ona jest już właśnie flirciarska, ponieważ kazałam jej wziąć gorący prysznic, bo była tutaj przygotowana na urodziny, na to, żeby tutaj zrobić podbój, ale zanim podbój, to czy na dworze... Na zewnątrz się chyba nic, słuchajcie, nie zmieniło, bo wydaje mi się, że tak jak było, tak nic tutaj nie zmieniałam. W domu się zmieniło, bo teraz tutaj jest sypialnia Nelci, także są inne troszeczkę kolory, meble praktycznie te same. O, widzę, że Oliwka coś namalowała. Kurde, arcydzieło, ale tak bardzo mi tutaj pasuje chyba do jej pokoju, nie? Tak jak tutaj pyknąć to, powiedzmy. No nie wiem, na razie niech sobie ma taki kosmos i niech sobie tutaj będzie. Tutaj mam też dwa łazienki, tak bardzo po polsku. Dwie łazienki mamy. I ja o tym chyba mówiłam, że chcę tutaj dwie łazienki zrobić, a tą stąd usunęłam i tu właśnie ma pokój Oliwka, może ja bym tutaj światełka powłączała, żebyście widzieli może bardziej. Także taki sobie tutaj Oliwcia ma pokój właśnie, będzie sobie tutaj mieszkać i nam pomagać, bo na dobrą sprawę to ile ty masz? Ona ma 5 dni, żeby stać się emerytką, także, czy tam seniorką, także to no... No trochę z nami pobędzie, ale też niezbyt długo. Mamy też hol nowy, w sensie jest troszeczkę inaczej tutaj urządzony, jest dywanik, jest biureczko, nie ma nowego komputera, bo stwierdziłam, że no na razie nie, ale w sumie jak ona będzie pisać, to chyba przyda nam się ten nowy komputer. Mamy 10 tysięcy, także spoko. Jest też sobie kanapa, tutaj jest ten kącik artystyczny dla dzieci, także w zasadzie takie minimalne zmiany, no i też podostawiałam po dodatkowym łóżku w każdym pokoju, zarówno dla nastolatków, jak i tutaj dla dzieci, bo czasami się właśnie tak zdarzało, że dziecko nie miało gdzie spać i żeby nie było takich sytuacji, to jestem tu w pełni przygotowana. No i na dole w końcu mamy, słuchajcie, piwnicę taką piękną, takie tutaj zrobiłam centrum nastolatków, mają sobie bar, mają sobie jakieś kanapy, łazienkę, jest siłownia, jest sala muzyczna i właśnie chciałam zrobić coś takiego, żeby tutaj było widać po prostu ten basen, bo to jest fajny patent i bardzo mi się to podoba, także też tak mamy. Może z czasem ta piwnica się powiększy, jak będę miała potrzebę na jakieś dodatkowe pokoje czy coś takiego, ale na razie jest to tak. Tak to właśnie wygląda, także chodź ty tutaj. I choć zobaczmy, to jest raczej pani, nie? Bo ma biust, także no raczej pani. To jest jakaś dorosła, tu jest jakiś pan, nie? A nastolatek, kurde. Ćwir? Ja dobrze widziałam? Ćwir, o. A mogę zobaczyć, ile ty masz jeszcze tu? A za 2 dni będzie tym, no to będziesz z kolejnym tatusiem, jak się to możemy cię w sumie poznać. To będziesz sobie kolejnym tatusiem, także idź, zrób przyjazne zapoznanie. To jest pani, a tam pan idzie jakiś senior?
Ale kurczę, ja nie wiem, Oliwka go chyba nie zna, nie? Ale jeszcze cię nie poznaliśmy, to co ty chcesz tutaj do zobaczenia robić? Tu jest jakiś pan. Ale Kengo? Czekaj, twój ojciec miał na imię Kengo, ale to nie jest chyba ten sam, bo by był oznaczony jako... jako ojciec. Dobra, to wyrywaj tego i tyle. Spróbuj dać mu jak ja nie mogę się dzisiaj wysłowić, uwodzicielską pozę. A on jest rozgniewany, to ja nie wiem, czy... O, też chyba... Podziel się ciężarem emocjonalnym. Okej, okay. Aha, czyli część przejdzie na ciebie jego emocje, a teraz się zawstydzili, bo nie mają praktycznie całe... nie mają tego paska zielonego. Także może troszeczkę z nim tutaj pogadamy. Znasz jakieś jego cechy? A, bo on w ogóle ma żonę, dlatego może nie jest taki chętny tutaj do flirtu. Okej, okay, widzę, że stałaś się bardzo flirciarska, także możemy to wykorzystać. Pan też jest flirciarski, także nie powinien stawiać tu żadnego oporu. Dobra, mamy pierwszy pocałunek, także weź ty tam, zróbcie to zaraz. I pójdziemy od razu tutaj na dół, do szafy, przetestować, czy działa. Tylko muszę najpierw zrobić pierwszy pocałunek. Już, tak? Okej, okay, to idź zrobić sobie test ciążowy. I powiedz, czy jesteś w pierwszej ciąży? Jest, super. W takim razie możesz tego pana już tutaj poprosić o zostanie przyjaciółmi, proszę bardzo, żeby tam nie miał żadnych wątów do nas, jak gdzieś nas zobaczy, jak z kimś innym romansujemy. Przed snem możesz jeszcze sobie poćwiczyć trochę umiejętności, a potem możesz pójść spać, bo co ty to masz? Pijesz przez godzinę w stanie zainspirowania i napisać dwie książki masz. Mhm. No to może nie ćwicz tego pisania. To rano sobie weźmiesz prysznic i się zainspirujesz. Tak się właśnie prezentują umiejętności Nelly. Ma trochę gotowania, trochę charyzmy, trochę też ogrodnictwa, także nie jest tak źle. Umiejętności literackie ma na drugim poziomie, prawie już na trzecim. Jestem bardzo ciekawa, czy pierwszy urodzi się chłopiec, czy pierwsza będzie dziewczynka, a może będą bliźniaki albo w ogóle trojaczki. Miejsce mamy pod dostatkiem, także będziemy sobie czekać i sądzę, że jeszcze chyba w tym odcinku będziemy rodzić, pewnie pod koniec jakoś tak. Potem możesz sobie wziąć resztki, jak troszeczkę tam sobie popiszesz, chociaż nie, chyba nie powinien przeważyć ten. Zresztą te mdłości jeszcze przez... A nie, dobra. Jesteś zainspirowana, to fajnie. Weź sobie tam zacznij pisać książkę dla dzieci. Dobranoc dzieci, no może być, proszę bardzo. Ty tam widziałam, znaczy w sensie kazałam ci tutaj posprzedawać plony, jakieś prawie 3000 z tego jest, także nie jest tak źle, bo dosyć często się pojawiają te wszystkie owocki i kwiatuszki. W sumie to z owoców mamy tylko wiśnie, a tutaj reszta to są kwiatki i widzę, przyszły nam rachunki, ale to są tylko zabawki. Na szczęście. No serio, musiałeś zepsuć. Oliwka, chodź tutaj napraw. Nie będę tego wymieniać. Ona ma też właśnie całkiem wysokie umiejętności majsterkowania. No, piąty poziom, także weź sobie tam. W sumie mogłabyś do kogoś zadzwonić, do jakiejś dzieciaki tutaj pozapraszać. O proszę, Amadeusza weź zaproś, bo masz... z Marysią troszeczkę też ci spadło. Możesz Januszka zaprosić, tutaj Wojtka. A nie. Poczekamy, aż tam ci przyjdą. O właśnie, tutaj. Weź, dodaj do grupy. I nie wiem, obejmij czule, o proszę, Marysia nasza pierworodna przyszła, wkurzona, jak diabli. Ty sobie tutaj ćwiczysz i w sumie... Serio, Oliwka, musiałaś zepsuć tutaj też zlew, weź tu napraw. A ty znasz wszystkich? Nie, tutaj nie znasz na przykład tego Janusza. Marysię chyba, chociaż też jej nie znasz, myślałam, że ją znasz. Oj, Oliwcie, nie smuć się, weź tutaj, zadzwoń sobie na linię pocieszycieli. Weź sobie tutaj, pogadaj z synem. Mógłby cię pochwalić szczerze i okazać ci podziw, to może dostałabyś jakieś tutaj pozytywne emocje. No ale nie wymagajmy od simów zbyt dużo. No i właśnie wszyscy sobie chyba poszli, z wyjątkiem Karola, chociaż... A, właśnie. Coś się tu zresetowali, bardzo fajnie. Ty masz tutaj niedokończony ten obraz, bo sobie coś tam zaczęłaś, to weź to namaluj, a potem po prostu idź spać. A my tutaj z ciążą jak stoimy? 3 godziny, drugi trymestr, no dobra. No, znowu mamy plony, to ty możesz sobie tutaj sprzedać te plony, jak się tylko wyśpisz, a potem ozdób, możesz ozdabiać ciastka, a weź mi to pokaż.
I ogólnie Oliwka namalowała taki, proszę bardzo, obrazek i go tutaj powiesiłam. Nie wiem, czy tu pasuje, czy nie, ale stwierdziłam, że dobra, niech sobie ma. Czemu nie możesz ozdobić? Pewnie musi stać gdzieś tak blisko tego, na blacie tutaj, na środku, czy coś takiego, żeby może mogła tutaj się dostać. I to rzeczywiście będzie miało jakąś posypkę i lukier, czy tak tylko dla pisu? O, proszę, rzeczywiście. I co, i to jest lepsze, czy nie wiem? Może będzie miała jakiś nastrój, że przyjemnie ozdobione ciastka. Dobra, bo miałaś tutaj sobie posprzedawać te wszystkie roślinki. Widzę, że siadłyście sobie na dworze i podziwiacie sobie piękny ogród. Ale w sumie jesteś głodna, to możesz jeszcze te zjeść i możesz jeszcze te zjeść. Właśnie Nelcia skończyła tutaj książkę i to się przeczytaj, to chyba się tutaj, o, widzę, że wieża zepsuta, to ty to naprawisz. To się chyba tutaj właśnie i tak jakoś, o, tak, i potem będziemy dostawać chyba raz w tygodniu pieniądze, czy jakoś tak to było, nie pamiętam dokładnie. Nela właśnie napisała drugą książkę i dzięki temu wskoczyła na kolejny etap swojej aspiracji i widzę, że tutaj ma już czwarty poziom umiejętności literackich i spędzone 15 godzin na pisaniu i teraz musi napisać 5 dobrych książek, a ta, którą napisałaś, to jest jakoś wspaniała. Aha, no to... To bezproblemowo, tutaj to może jakąś poezję teraz sobie pyknij, nie wiem na ile, czy tego siły ci starczy. Dobra, może być tak. Taki tytuł i potem sobie coś zjesz, a czemu jesteś smutna? Utrat, a to co, twój ojciec zmarł? A, rzeczywiście, no widzisz, kurczę. Dobra, masz 5 poziom pisania i sądzę, że na dzisiaj to ci wystarczy, bo tutaj bardzo jesteś zaniedbana. Tutaj mamy średnie, a tu mieliśmy niskie, tak? Niewielką, no to sprzedamy tutaj. Dobra. I zobaczymy, czy się będzie bardzo różniło, bo to takie powiadomienie chyba przychodzi, nie ile za jaką książkę. O, Oliwka ma wkrótce urodziny, co oznacza, że urodziny masz za 2 dni chyba? Tak. No, widzicie, jak nam 3 dni szybko minęły, nawet nie wiem kiedy. Także pewnie w następnym nasza Oliwka stanie się już panią i seniorką. Idź posprzedawaj tamplony. No jak nic, mi się tam coś świeci. Albo ja mam jakieś zwidy, pewnie tak. A ty naprawdę, kurde, masz tyle toalet, a wybrała sobie ten krzaczek, o tu. Na pewno byś tam zdążyła. Na pewno, mówię ci. Te simy to jednak czasami simy, nie? Dobra, widzę, że Oliwka idzie tutaj zjeść sobie na zewnątrz, to możemy w sumie pogadać. Bo masz troszeczkę niskie to towarzystwo jeszcze. Dostaliśmy zestawienie tantiem i ta pierwsza książka 20, a ta druga 37. Czyli jednak to sprzedawanie wydawcy, tak jak pisali, tak? To nie wiem teraz jak to było, ale to było chyba właśnie sprzedawanie wydawcy jest troszeczkę jednak no więcej warte, a w zasadzie 2 razy więcej warte, także... Będziemy tam posyłać, chyba że odblokujemy jakąś trzecią opcję. Nela właśnie skończyła pisać książkę. Jakość normalna tym razem, ale z tego co widziałam, to tutaj się jej, no właśnie, ta jedna jej się zaliczyła. Także sprzedamy wydawcy ten tomik poezji i sądzę, że tym razem napiszemy, co tu mam nowego, literatura faktu, ale to krótkie opowiadanie. Poprzednie było chyba o jakości wspaniałej, także niech sobie napisze, bo sądzę, że im lepsza jakość, tym więcej pieniążków, prawda? Poza tym to krótkie opowiadanie, to szybko się pisze raz, dwa i po sprawie. Jestem ciekawa, za ile ty będziesz kobietę rodzić, bo mamy cały czas poród za. Ale ona jakoś tak chyba wieczorem zaszła w ciążę, tak mi się wydaje. A raczej chyba już ciemno było, bo ten pan był dosyć oporny i nie chciał tutaj współpracować. Oho, zaczął się poród. No to dobrze, to idź sobie skorzystaj i zaraz lecimy do szpitala. No, jeden uścisk dłoni i już po prostu są gotowi, żeby tutaj ten... To może opowiemy mu historię wszystkim, 4 i też naszemu bratu jeszcze. Bo jeszcze jak na razie Nela nie chce pójść urodzić. Tutaj niby ma 2 godziny, także chyba trzeba poczekać jeszcze te 2 godziny, tak mi się wydaje. Chociaż nie, chyba już idziemy rodzić. Chyba już, tak? A może nie? Halo? No specjalnie aż tutaj podeszłam.
Tu już jej to miga, że już pora. A tu nie ma doktora. U Oliwki też się tak raz zrobiło, że ona tam nie mogła urodzić, bo coś tam z lekarzem było nie tak. Dobra, weźmy, zaprośmy tego brata, który to był Roman chyba, tak? A tego... Nie no, musisz go znać. Przecież tam było. O tu, właśnie. Weź go zaproś. Może jak on tu przyjdzie, to ten... To nam pomoże. Aha, Roman śpi. Super. To co, ja mam tak sobie czekać? No nic, ona chyba nie urodzi, także po prostu idziemy do domu i urodzimy sobie w domu. I tyle. No nie będzie świadectw. I co? I ty już tutaj urodzisz? Pójdziesz rodzić sama? Czy nie pójdziesz rodzić? Czy ja ci mam kazać pójść urodzić? Idź to urodzić dziecko. No dzięki za darmową kołyskę. Mam własną. Świetnie, że Nela rodzi. Dlatego właśnie poszłyśmy do szpitala, ale w szpitalu coś nie chcieli przyjąć naszego porodu. Dziewczynkę mamy! I stwierdziłam, że w tej generacji będę losować imiona. Także Luiza. Luizy chyba nie mieliśmy Luizy, nie? Czekajcie, zerknę. Ale raczej nie, bo nie rzuciło mi się takie imię w pamięci. Nie mam w sensie... Ale nie, nie było. Nie widzę Luizy, także będzie Luiza, proszę bardzo. I jedno, bo nie pojawia się drugie okienko. No ale dobrze. Dobre i to, na początek. Ej, co ty tu masz? Opowiedziana świetna opowieść. Aha, bo ty opowiadałaś się tam ten opowieść w tym szpitalu. No dobra, no to idź sobie skorzystaj. A potem idź sobie zmień strój na ten codzienny. I widzę, że tutaj nasza Luiza bardzo pragnie attention. To zaraz jej tutaj damy attention. Ja bym chciała ją tak ogólnie przestawić tutaj. Tą kołyskę sprzedamy, a damy tą tutaj. O tak, no nie mogę tak. O, dobra, mogę. I zmienimy na niebiesko, żeby pasowało do wystroju. Także w sumie możemy zrobić tak, że w tej generacji po prostu nie będzie świadectw. I tak mamy tutaj... A gdzie jest komoda? A tu, dobra. I tak mamy piękne 25 świadectw tutaj. Także no w sumie ta generacja może być i bez. Czemu nie? To zawsze mniej roboty z tym chodzeniem do szpitala, bo jak widzieliście, czasami po prostu coś się zatnie i no i nie ma, no. I nie urodzisz, i tyle. No, ten pies ma fantastyczne wyczucie czasu, naprawdę. O, mamy kolejne zestawienie tantiem i tym razem są całkowicie inne kwoty. Myślałam, że za każdym razem to będzie tak samo, a tu się okazuje, że to różnie może bywać. No i mi się dziecko rozmakało. O, Nelcia, weź i zmień pieluszki, co? Czy pieluszkę? I nakarm ją najlepiej. I poprzytulaj. Okej, kończę ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do zobaczenia, do usłyszenia następnych. Cześć!